Cześć, witam Cię bracie i siostro w filmiku, w którym chciałem opowiedzieć trochę o chrzcie. No i tylko bracie i siostro, może jesteś człowiekiem, który poszukuje i jeszcze nie zdecydował się na drogę, w którą pójdzie, na drodze swojej wiary, więc mam nadzieję, że to Cię jakoś ukierunkuje, pokażę Ci, co Słowo Boże na ten temat mówi, bo to jest podstawa, że jeżeli nie wierzysz Słowo Boże, tak? A kierujesz się tym, co mówi tradycja, mówią inni ludzie, no to nie jest filmik dla Ciebie, tak? Ja staram się i w swoim życiu starałem się zawsze iść za tym, co mówi Słowo Boże. Staram się, oczywiście to nie jest takie łatwe. I z tej perspektywy chciałbym przedstawić także dzisiejszy temat, czyli temat chrztu. Dlaczego ważne jest, żeby ochrzcić się jako osoba świadoma, tak? Przeczytam taki fragment z listu do Rzymian, który mówi, że jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Jak usłyszałeś w tym wersecie, bardzo ważne jest w Twoim zbawieniu, w drodze ku Twoim zbawieniu jest bardzo ważna wiara. I powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Na drodze mojej przygody z wiarą i mojej przygody z Panem, bo właśnie przez całe życie czytałem te fragmenty i bardzo mnie zawsze dotykały, tak? Bo wszyscy mi mówili wkoło, że już jestem ochrzczony, że to nie jest ważne, tak? Że już się wszystko odbyło, a ja tego nie czułem. W rzeczywistości duchowej tego nie czułem, w sobie tego nie czułem, tak? I później jak się ochrzciłem, jako dorosły człowiek już, to dowiedziałem się, jakie to było ważne, ponieważ podczas chrztu no, Bóg mnie dotknął i Bóg wylał na mnie swoją miłość wtedy. A jak myślę, że w ogóle cała Biblia mówi o tym, żeby być posłusznym Panu, a jednak jeżeli nie czynimy tego, nie idziemy za Panem w ten sposób, jaki On mówi, tak? No to nie jesteśmy posłuszni. A ja zawsze chciałem być posłuszny i dlatego te słowa mnie tak dotykały i dlatego po prostu poszedłem za nimi na jakimś etapie swojego życia. O, Michałek. Co? No, tutaj nie. Tam idź na ziemię, idź się, poczytaj bajeczkę. Tata jeszcze coś skończy mówić, dobra? Dobra, tata jeszcze coś powie. No i następny fragment, który tak bardzo dosadnie mówi, jak to powinno wyglądać i że wiara tak naprawdę powinna zaistnieć pierwsze w Twoim sercu. Chrzest tak naprawdę jest tylko odpowiedzią Twoją na to, co zrobił Bóg dla Ciebie, tak? Na to, że umarł za Ciebie, za Twoje grzechy, ale najpierw powinna zaistnieć u Ciebie wiara. I takim najlepszym przykładem jest zapisany chrzest Filip, jak Filip chrzci Eunucha i zapytał Eunuch Filipa, proszę Cię, o kim to prorok mówi? Sam o sobie czy o kimś innym? Wtedy Filip otworzył swe usta i zaczynając od tego fragmentu pisma głosił mu Jezusa. A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Wówczas Eunuch powiedział, oto woda, co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony? I powiedział Filip, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiedział, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Kazał więc zatrzymać wóz, obaj, Filip i Eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go. A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i Eunuch go więcej nie widział, ale jechał swoją drogą, radując się. No jak widzisz z tego fragmentu, wynika, że jedyną rzeczą, która stoi na przeszkodzie, żebyś mógł się ochrzcić, tak? Żebyś mógł oddać swoje życie Jezusowi, jest wiara. I
Teraz musisz sobie sam odpowiedzieć, czy wierzysz z całego serca, tak, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, tak, i przyszedł w ciele na świat, żeby oddać za Ciebie życie, za Twoje grzechy, a wtedy będziesz mógł z czystym sumieniem oddać swoje życie Panu i to przemieni Twoje życie, tak? Jeszcze jeden fragment. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga, uśmiercony w ciele, lecz ożywiony duchem, w którym poszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu. Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowano arkę, w której niewiele, to jest 8 osób, 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas, nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który poszedłszy do nieba, jest po prawicy Boga, a zostali mu poddani aniołowie zwierzchności i mocy. Jak widzisz w tym fragmencie, na początku musisz uwierzyć w to, że Jezus Chrystus oddał za Ciebie, cierpiał, tak, za Twoje grzechy, a chrzest jest odpowiedzią już Twojego sumienia na to, co się dokonało na krzyżu. Czyli Ty wierzysz Bogu, że Twoje grzechy są odpuszczone, że Twoje grzechy zostały zabrane przez Jezusa Chrystusa w Jego śmierci, a Ty chrztem odpowiadasz na to. Serce czyta tylko Bóg i tylko Bóg wie, czy wierzysz tak naprawdę, czy nie. Tylko sam chrzest bez wiary nic Ci nie daje, tak? I tyle. I wiara jest tą ważniejszą częścią tego. Jeżeli zostałeś ochrzczony gdziekolwiek, jako dziecko, jako niemowlę, a nie miałeś wiary, to podstawa chrztu, taka biblijna podstawa, jest tak naprawdę zniesiona. I to było tylko tak naprawdę pokropienie wodą albo obmycie się wodą, ale tak jak mówi ten właśnie fragment z listu Piotra, że chrzest nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia, tak? Więc w tym chrzcie, jak byłeś niemowlakiem, to cię umyli może, jak byłeś brudny, ale na pewno nie oczyściło do twojego sumienia. Ciebie oczyszcza wiara, a nie obmycie się wodą. Po tym, jak podejmiesz decyzję już o tym, żeby przyjąć Jezusa, tak? I zaczniesz o tym mówić, zaczniesz szukać miejsca, w którym chciałbyś to zrobić, na pewno ktoś będzie chciał Cię od tego odwieść, tak? Będzie powie Ci na przykład, zacytuje Ci Słowo Boże nawet i Ci powie, że przecież chrzcili dzieci, tak? Albo że Twój chrzest jest ważny, albo coś w tym stylu. I chciałbym Ci przeczytać ten fragment, który na przykład mógłby Ci taka osoba przeczytać i chciałem z Tobą go przeanalizować, tak? A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. I głosili słowo Pańskie Jemu i wszystkim Jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył ich rany i natychmiast się ochrzcił on i wszyscy jego domownicy. Wprowadził ich do swego domu, zastawił przed nim stół i weselił się, uwierzywszy Bogu z całym swoim domem. Kiedy nastał dzień, pretorzy posłali służbę miejską ze słowami: zwolnij tych ludzi. Okej. I ktoś ci zacytuje, bracie, siostry lub po prostu słuchaczu, bo bracie i siostry to znaczy, że jesteś ochrzczony, więc to nie jest do ciebie, ale słuchaczu, jeżeli tego słuchasz i jesteś na drodze jakiejś, tak? I ktoś ci zacytuje wtedy fragment, jak już się zdecydujesz, tak? Że w tej godzinie w nocy wziął ich ze sobą, obmył ich rany i natychmiast się ochrzcił on i wszyscy jego domownicy, tak? I ci powie, no ale tam też pewnie były dzieci, tak? Niemowlęta, coś w tym stylu, tak? I będzie cię o tym przekonywał. Natomiast przeanalizuj cały fragment, cały ten fragment. O wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni powiedzieli: uwierz, tak, w Jezusa Chrystusa. Czyli to jest tak jakby dla apostołów
Najważniejsze, każdemu mówili, że masz najpierw uwierzyć, tak? Tego się trzymajmy. A będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim jego domownikom. Tak? Czyli to znaczy, że wszystkim w tym domu głosili Słowo Boże. I wszyscy w tym domu przez to głoszenie uwierzyli. A jak wiemy, dziecko, takie dziecko, jak Michałek, mój na przykład, mogę mu głosić Ewangelię, ale on raczej nie uwierzy, nie zrozumie tego, co mu głoszę. Ten fragment, jeżeli przeczytamy całość, a nie tylko wycięty jeden werset, tak, jest nie do obronienia i nie da się z niego wyciągnąć tak naprawdę, że można chrzcić dzieci, albo że dzieci przez naszą wiarę są zbawiane, tak? No, dla mnie to jest, no, z tego fragmentu to nie wynika, a z reszty Biblii tym bardziej. Więc nie powinieneś mieć w ogóle problemów, żeby ten fragment obejść, jeżeli go przeczytasz z otwartym umysłem i w całości. Następna rzecz to po tym, jak zdecydujesz się ochrzcić, to będzie myśl, gdzie się ochrzcić, tak? I czy to jest najważniejsze, tak? Bo pamiętaj, że chrzest to jest twoja odpowiedź na to, co uczynił dla ciebie Jezus, tak? Co uczynił dla ciebie Bóg. I to jest między tobą a Bogiem, tak? Oczywiście ważne jest, gdzie pójdziesz się ochrzcić, gdzie będziesz uczęszczał, tak? Do jakiegoś kościoła, z jakimi braćmi będziesz przystawał, bo jakim, z kim przystajesz, takim się stajesz, tak? Więc to jest ważne. Natomiast w tym pierwszym kroku, jeżeli chcesz się ochrzcić, oddać życie Jezusowi, a nie chcesz jeszcze do nikogo się przyłączać, tak? To nie jest ważne tak naprawdę, bo to jest między tobą a Bogiem. I chciałem ci przeczytać pierwszy list do Koryntian. Doniesiono mi bowiem o was, moi bracia, przez domowników Chloe, że są wśród was spory. Mówię to dlatego, że każdy z was twierdzi: ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że oprócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem, aby nikt nie powiedział, że chrzciłem w swoje imię. Ochrzciłem też dom Stefanasa, poza tym nie wiem, czy ochrzciłem jeszcze kogoś. Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale bym głosił Ewangelię i to nie w mądrości słowa, ale aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa. Jak popatrzysz na ten fragment, przeczytasz go, zobaczysz, że tak naprawdę ty się chrzcisz w Chrystusa, tak? To jest twoja odpowiedź na to, co zrobił dla ciebie Chrystus. Nie chrzcisz się w żaden kościół, nie zostajesz po tym, jak się chrzcisz, nie zostajesz protestantem, nie zostajesz katolikiem, nie zostajesz jakimś odłamem zielonoświątkowym, jakimś protestanckim odłamem, tylko stajesz się ciałem Chrystusa. I to powinno być w twojej świadomości najważniejsze, że jesteś Jego ciałem. Nie jesteś ciałem, nie należysz teraz do żadnych ludzi, tylko należysz do Niego, tak? Jeżeli wierzysz w to słowo, tak, które zostało natchnione przez Boga, my w to wierzymy, to jeżeli podejmiesz decyzję, że się chrzcisz, to robisz to dla Niego, bo On zrobił dla ciebie wszystko. On za ciebie umarł, On umarł za twoje grzechy, żadna wspólnota za twoje grzechy nie umarła, tylko Jezus. Tak? I to jest najważniejsze. I świadomy tego możesz być tylko jako dorosła osoba, nigdy jako dziecko. Dziękuję ci za wysłuchanie dzisiejszego filmiku i pozdrawiam cię. Niech pokój Pana Jezusa Chrystusa, naszego Pana, będzie z tobą. Amen.